Cześć, witajcie, moi drodzy. Hej, głupie hiszpanki, wyluje zarąbane. I witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Przed nami trzy ostatnie mecze Ligi 6, a te pieprzone gnoje hiszpańskie mają tylko 8 punktów. I co my zrobimy? Iniesta, no Iniesta nie jest taki szybki. Strzałów nie ma takich zajebistych. Chociaż ma nawet gorsze od tego debila szybkiego, a Diego Costa. No strzały ma w pizdu, ale on w ogóle nie działa. On w ogóle nie jest jakby aktywny. Ja się kiedyś wkurzę i wpuszczę Iniestę na napastnika. Ja tak zrobię kiedyś. Przecież dla mnie będzie troszeczkę chore, ale zrobię to. I po prostu koniec, skończy się dobroć Skorpia do Hiszpanów. No, która już została chyba najwyraźniej nadużyta. No, Costa, ty nie wejdziesz, bo ty spierdolisz mi każdą najlepszą akcję. Nawet najprostszą mi spierdolisz. Sorry, że klnę, ale już mnie ta Hiszpania doprowadza do szału. Jeżeli ona nie przejdzie do szóstej ligi, znaczy do piątej, przepraszam, no to kurde ich wszystkich pokwikseluje, no. Iniesta oczywiście zostawię, albo go sprzedam gdzieś, nie wiem. Ale kurwa, najbardziej to ja sprzedam tego Costę. I co po niektórych z Atletico Madrid. A z Barcy sobie zostawię tak po prostu dla jaj, no. Żebym sobie kiedyś mógł zbudować całą Barcelonę. Jak kiedyś mi się Messi trafi. Dobra, ty gnoju, dostaniesz boosta. Tak, i ja ci daję szansę. Trzy ostatnie mecze. Ty masz mi dzisiaj to dobrze zagrać i mi wygrać ten mecz. Czy to się dobrze rozumiemy? Bo jak nie, to wiesz, czy człowieku trzeba czeka cię kastracja. I to ho, taka, że się nie pozbierasz, człowieku. Chuj, dam mu boosty na wszystko. Wiem, ryzykuję, ale dam mu. I ja mam do niego zaufanie, ale jeżeli on mi to spierdoli, to naprawdę będę zły. Dam mu jeszcze coś, co może mu da nieco więcej możliwości. Moment, no co ja mu mogę dać? A dajmy strzelca, no i chuj mu w dupę. I tak mam sporo już tych kart kontraktów. 3000 mam już kart kontraktów, to już jest naprawdę masakra. A jeszcze mam 2 miliony końców niecałe do wydania, no to wiecie, czeka mnie długie otwieranie paczek. Dobrze. No myślę, że to wszystko. Tego Pedro bym wypierdolił. Dał tego kolesia, no nie wiem, no ja mam wszelkie obawy. Jakiekolwiek nawet. Dobra, i Pikę bym zmienił, bo on też mnie wkurwiać zaczął. Nie wiem co z nim. Chuj, trzy ostatnie mecze, to muszę tego Casillasa wpuścić, bo ja po prostu do Valdeza też tracę już powoli zaufanie. Powolutku, ale tracę. I to coraz bardziej. On też mi potrafi puszczać te jebane gole. Dobra, myślę, że to już chyba wszystkie możliwe zmiany, jakie dokonałem. Dam tylko napastnikowi. Zobaczymy, jak to dzisiaj zadziała. Trzy ostatnie mecze. Szósta liga, 8 punktów. Sytuacja jest taka, że mamy 3 przegrane, 2 wygrane i 2 remisy. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie się toczyło. Ogólnie mamy już 70 punktów. No nie jest to dużo. Nie będę się oszukiwał. Nie ufam już Koście. No, po tym, co on zrobił mi wczoraj i przedwczoraj, to ja już po prostu mam go w dupie. Jeszcze go squikseluję za niedługo. Już na ten jego Reaper żywy się nie mogę patrzeć. Co tak mało ataku? O kurwa. Niedobrze. A mnie się to nie podoba, aż tak mało. O, widać, że koleś z Polony. Typowa Polona. Zobaczymy, zobaczymy. No mam mało ataku, niedobrze. Kurwa, BPL znowu. Jebany, cukiernika z Islandii dał na ofensywę pomocną. Aguero, Suarez, o ja pierdolę. No to trochę będzie wyzwania. Oj, będzie źle. Jak się dobrze nie pozbieramy, to będzie tragicznie. Ja mu nie mogę, ja mu nie go... Nie, ja mu... Kurz! Już
Nie dość, że się zacinam, to jeszcze debil mi podanie źle spieprzył. Dobra. Walczymy, no kurde. Dzisiaj macie mi wygrać. Chcę, żebyście przynajmniej zostali w tej pieprzonej szóstej lidze. Nie każę wam walczyć o awans czy o, maturę jaja, który mi się wczoraj w paczce trafił. Podobało mi się to nawet. Grałem trochę jajaturę. Zajebisty, jak na BPL. Tylko kurde, debile hiszpańskie, podawajcie, że lepiej. No i Runi. O, dobra, Runi już szykuje na nas akcję. No debilu, kurde, dałeś im rożnego. Co za pajac. Bucyfał i jeszcze coś bym powiedział. Oj, Niesta, zajebiście. To chyba jednak na napastnika nie pójdziesz. No czemu ty żeś tak, kurde, wykopał tą piłkę jak Karate Kid? No poważnie. On tak ją wykopał, jakby miał kopnąć Czakowi w ryj. Dobra, no weź go przepchnij. Wykop to, Alba, dobrze. No sorki, że tak gram teraz na początku, ale później myślę, że będzie mi szło lepiej. O, ma Piotrka. On coś tu kombinuje. Debil, debil! Co za debil! Boże, trzeba być debilem, żeby wyjść bramkarzem, Czechem, który jest zajebistym bramkarzem. Taki błąd! No debil, no po prostu debil. Nie. Koleś bym chyba chciał humor poprawić. Co kombinujesz? Nie. Nie dasz rady tym razem mojej Hiszpanii. Zacząłem robić podania z góry, tylko coś jeszcze mi nie chcą wychodzić za bardzo. Ale uczę się jeszcze. Uczę się na błędach. Juanfran, zajebiście wykopane. No, ale... Dobrze, no i Casillas to jest kurwa poziom, który zasługuje chyba na to, żeby został do końca tych trzech ostatnich meczy z Ligi Szóstej. Podaj Xavi. No i kurwa spalony. Delufu! Offside jeszcze, no to jeszcze lepiej. Trzeba uważać. I jeśli można, to pozdrawiam takiego pewnego ziomka, który jest w trzeciej lidze. Link do jego kanału możecie nabyć w opisie. Zajebiście, Casillas, no to ty jesteś kurwa poziom bramkarza, a nie to co tamten Cfel z Barcy. Tamten to nic nie broni. Nawet jakbym mu dał boosta, to i tak by nic nie bronił. To jest po prostu Żyd. Ale nie do Fabregasa, ułomie. Nie do Fabregasa, oj, luju. O, luju. Dobrze, no i kurde, już trzeci raz Casillas broni. Jeszcze nic nie puścił. Masz szczęście, po prostu bardziej umiejętności, ale... No kurde! Jeszcze laguje mu. I rożny. I chuj, uważać. Bo on teraz może doremisować. W każdej chwili. Oluju, oluju. Kurwa, doremisował Jajan Turę. Nie denerwuję się, bo to jest... No dobra, widać, że przeciwnik będzie równo grał. No niestety zapomniał, a ja oczywiście odwaliłem coś pojebanego. Wybaczcie. Ale jak komentuję i jednocześnie jeszcze mam grać, to mam wrażenie, że coś jeszcze spieprzę. Dobra, Piotrek dobiegnie. I chuj, wyjebał tą piłkę. W trzy dupy. Ten podał do sędziego liniowego. Idiota. Zaraz pójdzie na zmianę. Pedał. Kurde, widać, że gej, bo podał do sędziego zamiast do piłkarza swojego. Dobra, Munien, Munien! O, dobrze, i jebiesz! Jaki gol! Ja po prostu nie wierzę! Co? Co on zrobił? Zajebisty jesteś! Kurwa, Kostę na Quixela wystawiam dzisiaj. Patrz, co on zrobił! Przecież tego nawet Kosta by nie zrobił! No nawet Kosta by tego nie zrobił! Przecież to jest taki śmieć! Nie wierzę. Nie, on się nadaje na napastnika. Aż mi się wierzyć nie chce, że on to jeszcze zrobił. No kurde, przepchnij się, Kun Agüero, ten co nie umie szczekać jako koń. Ale podawałbyś mu lepiej. I by mu wyszła piłka, ale zajebisty gol, naprawdę. Ja po nim się tego nie spodziewałem. Dałem mu wszystkiego boosta. No i widać, że działa. No, on chce, on się stara. Tylko uważać na jaja w górę.
bo on może nam no trochę zagrozić ponownie. No i dobra, nie wyszło mu, nikt nie dotknął, kurde, jeszcze ma tą piłkę, będzie chciał powtórzyć akcję. Dobrze, kurde, Aguero prawie mu zagroził, ale Casillas oczywiście na poziomie. Czerwona. No to dlaczego żółta? Kurwa, ty koński ryju. Dlaczego ty dostał czerwony? Przecież to się za... Ja pierdolę, ten sędzia jest... Wyjeb trochę. No Munien, kurde, tu dzisiaj jest w 100% aktywny. On tu chce działać. Oj, uważaj na Aguero. Wyjeb tą piłkę, wyjeb, dobrze. No, do nich się już nie da normalnie mówić. Muszę mówić do nich chyba po hiszpańsku. Jeszcze przeklinając po hiszpańsku. Dobrze! Dobrze, kurde. Dzisiaj Hiszpania chyba się obudziła. No po tym, że po prostu Costa jest popierdolony. Ja dzisiaj zadbam o to, żeby Costa zniknął z mojego składu. Nie wiem, jak go dam jeszcze za Costę. Ale coś tam poszukam. Może to będzie z BPL, ale nie mogę pozwolić na to. Dobra, i jedziemy na główeczkę. Kurde. Nie stałeś blisko, ale no jeszcze ci daleko do takiej roli napastnika. Jeszcze ci daleko. Chuj, teraz trzeba uważać, bo on będzie chciał to ponownie doremisować. I ja pierdolę. Casillas, czemu ty tej piłki złamał się, nie złapałeś? Teraz złapał. Bardzo dobrze. Masz ty szczęście. Powiem ci, już zgnoił dawno. O kurde, ale czemu już tracić tą piłkę od razu? Juan Fran podanie. Delufu, który jest szybki i traci piłkę. Pozdro. Dobra, Moonlane. Dzisiaj jest twój dzień, masz okazję na jeszcze jednego gola. Jeb, no kurde, piłkę mu zabrali. Niestety. I to jest trochę smutne. Kurde, no. Nie możecie mu dać strzelić gola ponownie. No pchajcie się przez tego jajaturę. No jak on to zrobił? Jaki jebany Żyd czarny. No nie wierzę, że on doremisował to. No kurde, ta obrona jest jakaś chińska. Nie umiecie się przez jajaturę przebić. Wygnoje. Dobra. No kurwa, jak mi tą piłkę zabrał. Statystyki i na liczbę strzałów w tym spotkaniu. Nie, no nie możemy mu dać wygrać, nie. Koleś się tu nie poddaje. Dobra, biegnij tam, kurde, za śmietaną. Okej, jest remis, no. Nie chcę znowu remisu. Kawie się zapowiada, nie? I kolesia zostawiam, jego Costę nie wpuszczam, bo mi tu tylko spierdolił. Kurwa, tego Ramosa bym jednak wypierdolił i dał. Nie, ja już nie ufam też, aż po prostu nie chcę mu ufać. Czekaj, kogo bym tu wydupił? Xavi, Iniesta, Sergio Busquets. No zastanawiam się, co tu dać, ale... Nie wiem, wpuszczę Pedro. Ryzykuję, ale puszczam Pedro. Na prawego tego, napastnika. Chuj, ryzykuję, ale puszczam Pedro. Druga połowa spotkania. Jeżeli spierdoli, to po prostu na jego odpowiedzialność cały mecz spada. Dobra, Sergio Busquets. Nie wiem, co on zrobił, ale biegnie. Nie wierzę, dobiegł. Teraz robi dośrodkowanie, ale akcja niestety nie wypaliła. Jak ten wypieprzył tą piłkę w cholerę. Tylko trzeba... O, to jest Sigurdsson, ten cukiernik z Islandii. I chuj, Pedro już pierwszą akcję spierdolił. Chyba coś czuję, że długo nie zagrzeje. Jordi Alba, dobrze. Miałeś to wykopać, wykopał. Villa podał do Moonlane. Moonlane tu się będzie starał. O, i zabrał piłkę z powrotem, ale coś mu się popieprzyło w głowie. Ale ma na jego korzyść piłkę. Teraz wyrzuć tu piłkę. I Dawidek Villa, pierwsza jego akcja dzisiaj. O kurde, powiem wam, że niewiele brakowało, a byłby z tego piękny gol. Ale no cóż, Cesa Fabregasa też masz, no cieszę się, naprawdę niezmiernie. O kurde. Kuźwa, Casillas, dlaczego ty tego nie bronisz? Co?
Motywacja ci się skończyła? Teraz ty kurwa będziesz miał motywację, jak cię kurde wydupię. No nie wierzę. No finezyjnym mi musiał przyjebać. Dobrze, Dawidek tutaj walczy. Ty patrz kurde, dośrodkowanie zrobimy. Pięknie. Chuj no, przecież mi zabiją tego napastnika zaraz. No i niestety też chcą mi zabić. Już dwie możliwe akcje spieprzyłem. Nie, ja mu nie mogę dać wygrać. Dobrze, Puyol, Moonlane, Moonlane. Kurde, przecież ty jesteś szybszy, powinieneś się przepychać. Ale widać, że to jest chucherko, chudzielec. Dobrze, Puyol, w końcu się obudziłeś, tylko trochę za późno, kiedy przegrywamy. A tak nie powinno być. Jakiś Sigurdsson, spierdalaj. Dobrze, podanie z góry. Moonlane, jedziesz. Podaj do Pedro. No, do Xaviego podał, dobra, chuj z tym. Może być groźnie. No niedobrze, no bo kolejna akcja spieprzona, no. Dokończy tego Suareza, dobrze Pedro. Ale kurwa, Ramos. Ty chyba chcesz zejść na tą zmianę, poważnie ci mówię. Ja pierdolę, no przegrywamy teraz jednym golem. A tego nie chcę. Czekaj. Chuj. Spierdoliłem trochę. I co? I co? Dobra, żółta. Ja pierdolę, Dawid Villa. Co za cfel? Coś ty zrobił? Jaki łeb. O, dobrze, teraz bronisz. Tylko kurde, przegrywamy, człowieku. Jakbyś chciał wiedzieć. Kurde, nie chcę, żeby Villa dostał czerwonej. Aha, jemu się chyba te kąty pomyliły. I myślał, że stąd strzeli mi gola z takiego kąta. To trochę mu się chyba w główce pojebało. I spalony od razu dla nas. Spalony, a tak zatrzymany. No kurde, szybciej. No na co ty to trzymasz? Weź to przewiń. Czekaj, no. Trzeba to jakoś odpowiednio mocno wykopać. Dostał piłkę i ją stracił. I nie sta. Dawid. Kurwa, Dawid. No chyba nie do końca to wychodziło. Ten też chyba chce zebrać kartką w pysk. Dobra. Dawid Villa. Harujesz tu dzisiaj. Jeb. No i nie ma główeczki, ja nie mogę. Trochę mi z tym źle. Co zacząłeś lagować? O kurde. On znowu szykuje na nas atak. I znowu możemy mieć... Dobrze, Casillas. Obudził się chyba. Ale jak teraz puści, to Valdes chodzi za niego. Chuj z tym, ale Valdes by wszedł. Też by pograł. Dobrze, kurde. Jest coraz gorzej. Mnie się już po prostu ciśnienie będzie powoli podnosiło z każdym kolejnym rożnym. Ten spierdolił, dobrze, chuj mu w dupę. Wyjeb to Casillas, w pizdu. Co robisz, pauzę? Sorry, że się wydarłem, ale no to mnie tak irytuje strasznie. Dobra, Dawidek, ty masz kurde tutaj nieciekawą sytuację. Wpuszczę Jesse Rodriguez'a. I chyba jeszcze Iniesta. Iniesta jeszcze tutaj wygonię, bo on też padnięty na ryj. Dobra, dwie zmiany zrobię. Wyjebie piłkę najwyżej w pizdu, albo mu strzelę gola najpierw, żeby doremisować. No muszę kombinować, bo kurde, ciągle BPL. No cała praktycznie moja szósta liga to była BPL i trochę Bundesligi, ale BPL. No, wałkujecie to BPL, nie umiecie niczym innym grać, tylko BPL ciągle. No spierdalaj turę. Dobra, Jordi Alba, no nie wiem co ty robisz na ataku, ale ciebie już chyba pojebało do reszty. Dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć. I zmiana. Idź odpocznij, Iniesta. Jesse Rodriguez dzisiaj wbija jeszcze za pana Dawida Villę. Ci kurde rożny, dobrze. Nieźle. Teraz możemy to doremisować, jak Xavi to dobrze wyjedzie. LOL! Byłby samobój. Byłby z tego samobój. Przecież Roni by strzelił takiego samobuja, że on by ragequitował i go squixelował jednocześnie. Dobra, Xavi. Podaj mu. Dobrze. Pedro!
Chuj, za lekko. Podaj mu. Przyszło. Ej, no kurde. Nie, no ten sędzia to chyba śpi. Chyba na pieniądzach. No nie, no i chuj, nie nadrobię takiej jednogolowej straty, jeżeli się nie wezmę w garść. O, dobry wślizg, ale chuja to dało. On teraz szykuje dośrodkowanie z rożnego. Ale Casillas, nie musiałeś tego dotykać. O, chuj. Muszą wykorzystać ten rzut rożny. Czasu do końca niewiele. No, bierzcie tą piłkę, kurwa mać. Znowu Casillas broni. Cukiernik mi chciał strzelić. Nie, ja bym cukiernikowi w życiu nie dał strzelić gola. W życiu. To oni będą mieli szansę rzut rożnego. Ja pierdolę, Hesse! No nie, no człowieku, ja w ciebie nie wierzę już całkowicie. Coś ty spierdolił. Czekaj. No nie, on chce bramkarzem mi gola strzelić. I jebiesz gola. Kurde, nie wierzę, Czech to obronił. Pedro. No nie! Kuźwa. Dobra, CS Fabregas. Kurde, Czech to obronił. A szczerze mówiąc, to by wpadło to. Dobra, walczymy do końca. No nie, tylko nie lagi. Czerwona! Tym razem czerwona. No upomnienie? Czyś ty oszalał, sędzia? Czy mam cię tym tasakiem rzeźniczym pokroić? Nie, no wkurza mnie ten arbiter. I chuj, już 5 minut, co mi da 5 minut, jak nie doremisuję tego. Przegrałem mecz. No szybciej to wykopuj. Ty kurwo łazajewska. Oj, teraz gra na czas, jebany Żyd. Strzel to! No nie wierzę. No ja po prostu nie wierzę, kurwa, jaki jebany fart. Jebany fart. I tyle powiem. Zabierz mu tą piłkę, zabierz! Ej chuj, gra na czas. No i przegrałem mecz. Casillas to wykopie, sędzia zagwiżdże. On gra na czas. Jebaństwo. No i on teraz zagwiżdża. No dobra, kurwa. Super, no. Dwa mecze nam zostały praktycznie. Jebany Rooney mi musiał strzelić. Tak to bym miał jeden punkt. Chuj z tym. Nie, ta Hiszpania już mnie irytuje. Macie dwa ostatnie mecze. Dobra, gratuluję Moonlane. Gratuluję Casillas, żeście bronili. Ale kuźwa. No Jesse Rodriguez dostał najgorszą ocenę, bo przyjeb musiał wykopać piłkę. Jakby tego nie zrobił, to jeszcze by może doremisowali. Nie, ta Hiszpania już mnie po prostu przerasta. Jeszcze trochę, to ja się naprawdę... No i patrzcie, no, i mamy zagrożenie. Teraz jak tylko, kurde, przegramy jeszcze dwa mecze, no to nas czeka, kurde, nadrabianie jednej ligi. Co, szczerze mówiąc, mi się nie chce tego robić. Ale się wkurzę, wezmę się za to i po prostu, no... Będzie trzeba to zrobić. Dobra. Ten meczyk, no nie wiem, nie był zlagowany. Koleś, no, przyfarcił. No, tu nie ma co, on przyfarcił. To w chuj. Tu mu dam jeszcze kartki kontraktu, żeby nie narzekał, że mu jest źle u mnie. Nie, jeżeli mi oni nie przejdą do piątej ligi, co jest raczej już mało prawdopodobne, więc najpewniej zostanę już w tej jebanej lidze szóstej po raz drugi. Nie, to nie da rady. Nie przejdę do piątej ligi tak szybko, jakby to się wydawało. Będę musiał się pomęczyć. Dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego meczyku z FIFA 14 Ultimate Team. Otworzę sobie może jeszcze inną pakę na zachętę. Co, mam dużo końców, to mogę, nikt mi nie zabroni. A jak ktoś będzie płakał, dlaczego mam tyle końców, to nie będę mu mówił. Tylko po prostu ma sobie wejść w opis, Skype'a sobie wpisać i tam sobie możesz kupić końcy. I wtedy nie będziesz mi płakał, że jebać biedę i te sprawy. Dobra. O, bramkarz Korona, zajebiście, no w chuj. Reszta cel po prostu pójdzie i tyle. I skończymy odcinek, no co zrobić. Dobra.
No i tak czy siak, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego meczyku, jeżeli wam się spodobał. No ja się starałem, ale przeciwnik no musiał być o ten jeden gol lepszy. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować ten odcinek. Oczywiście wrzucę co z tego, że przegrałem, ale no tutaj walczyłem. Tutaj Hiszpan starał się, ale jak widać przeciwnik był lepszy. Diego Costa, no jakby tam był, to najpewniej bym to przegrał więcej niż jednym golem. Więc no Diego Costa, ty się szykuj naprawdę na porządnego Quicksela, bo ty człowieku już straciłeś u mnie zaufanie i kredyt. Dobra, trzymajcie się, na razie, do następnych meczów, yo! Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym opening packu z specjalnych paczek, duże złote paczki premium 15k razy 10. Dzisiaj nowa drużyna tygodnia, Jovetic w roli głównej i Jordi Alba i jeszcze tam jeden piłkarz, ale oni są najdrożsi i najbardziej warci w tym oto tygodniu. Otwieramy pierwszą paczkę za 15k. Zobaczymy co nam wypadnie. Czekamy na Jordi Albę albo Jovetica. Jeśli nam się trafią, prosto z mostu mówię, że jestem wzbogacony. Welbeck, kurde nie. Welbeck, ty chuju. I teraz muszę zbierać te kontrakty. A szczerze mówiąc mógłbym ich nie zbierać, ale ja je zbieram, bo one dla mnie mają wartość. Więc sobie no, pozwolę na to. Ale szkoda. W pierwszej paczce nic nie wypadło. Jakieś ścierwo, chciałem powiedzieć, rosyjskie. Angol z Welbeck, kurde tutaj. Gonzales. A Welbecka mogę w sumie wziąć. A reszta pójdzie Quicksel. Okej, okay, czyli w pierwszej paczce no niestety nic. Teraz mamy tutaj Falcao. Ktoś mi na TS-ie spamił. Dobra, zobaczymy co tu teraz będzie. Filipe Luis. O, Itarab, 5 sztuczek. Zapraszam do klubu. Teraz biorę kartki kontraktów. Jak nam się nie trafi w tych paczkach Jordi Alba albo Jovetic, to będę kopał dalej paczki i się nie poddam. Dobra. No widać, że no nic. No nic na to nie poradzę, że mi się nie trafiło. W drugiej paczce tym razem nic. Poza kolejnym Marokoczynkiem. Za kolejny z Maroku. Kurde, nie da się tego chyba odmienić. Marokończyk. No ja to tak muszę odmienić, bo inaczej nie da się. Dobra, czwarta paczka. Chyba już czwarta, bo nie mam pewności, czy się nie pomyliłem w liczeniu. Cuadrado, Lichtsteiner. Same chujowe gówna. No ale co poradzić. Jak nam się trafi Jordi Alba albo taki Jovetic, to już jesteśmy troszeczkę ustawieni w przód. A jak nic nam się nie trafi, no to trudno. Aha, dobra. Bierzemy co nam się należy. Bo to się przyda. Okej, okay, a reszta Quicksel. Ile jeszcze nam paczek zostało? O, jeszcze 7, no to policzyłem się w liczeniu. Teraz czwarta paczka. Znowu Falcao. Expa nam chyba nie przybyło. Ale zobaczymy, ja na to liczę. Na srany. Okej, okay, Luis Gustavo. Jakiś Romero. Dobra, bierzemy nasze kartki kontraktów w większej ilości, ale bierzemy. Takie rzeczy są przydatne dla nas i podstawą według mnie są. Dobra. Nie, jeszcze to. Dobra, resztę można w pizdu. No kurde, no coś mi się wydaje, że to będzie kiepskie. Otwieranie paczek, zobaczymy no. Trzeba być pewny tego. Ture? Ale kolo. Kurde, myślałem, że kolejny jaja Ture. Wisdom, kurde, mądrość. Och, te nazwiska piłkarzy angielskich to mnie naprawdę chyba najbardziej rozwalają ze wszystkich.
on jest nawet syn z Korei. Dobra, bierz te jednorazówki szybciutko. Dobra, do końca leźniemy. No jak na razie jest kiepsko. Nic nam się nie trafia. Kolo turę, myślałem, że jaja turę. Może bym 100 kabów do przodu w sumie. Dobra. Tak, mamy połowę paczek. A sobie otworzymy teraz tak jedną za 7,5. Zrobimy sobie takie jakby niewyrównane szanse, żeby dać sobie jeszcze szansę większą. Sandro. Dobra, ale tu przynajmniej jest mniej tych kart, kontraktów i jednorazówek, to przynajmniej jest pewność, że może coś nam się trafić. A reszta quicksa. Dobra. A teraz otwieramy piątą paczkę, albo właściwie szóstą, jakby nie licząc to szóstą. Dobra. Donovan. Aha, okej. Myślałem, że coś lepszego mogło mi się trafić, ale szkoda. Biorę wszystkie te kartki kontraktów do kolekcji, one idą. No jak mi się nic nie trafi, no to trudno, no co ja poradzę. Muszę liczyć na szczęście później, kiedy będę otwierał te paczki. Dobra, Donovan jest też później na Quicksela. Dobra. I poszło. Dobra. Teraz sobie jeszcze otworzymy sobie te, mamy ostatnie 5 tych paczek, to jeszcze wydam te 7,5 razy 5. Żeby po prostu oszukać szczęście. Diego Castro, gówno. O, Rojo i w tym Manchester United. A więc przeszedł do jakiegoś innego klubu, jebaniec. Dobra. Ale bierzemy te wszystkie pierdółki. I teraz tak. Otwieramy paczkę numer 7. Zobaczymy, jak to się w ogóle uda. Kabaje, czy sabaje. O, dobra, czyli nic. Kurde. A byłem pewniejszy, że może mi się coś uda. No muszę być tej nadziei po prostu, jeszcze do końca otwierania tych paczek, że coś może wypaść. Jakiś Jovetic albo Jordi Alba. A jakby się trafił jeszcze Jordi Alba, to by nawet zagrał u mnie. Dobra, chuj. Reszta Quicksel. Okej. No to następna paczuszka za 7,5. Żeby się bardziej przygotować do tego. Otwieranie paczki za 15. Lialić, kurde. Cieszę się, naprawdę. Ale dajcie mi coś w końcu porządniejszego, nie? W sumie przydałoby się. Ale powiem wam tak, ta drużyna tygodnia, no jakby... jest maso, prawie tą samą wartość, bo... może nieco mocniejszą miała wartość, bo tam był CS Fabregas, który chodził za 3 miliony, a teraz jest Jovetic i Jordi Alba, którzy chodzą o wartości jednego piłkarza, tego całego... O, znowu Armero. A idź na transferową. Możecie jakoś sprzedam znowu fajnie, żeby oszukać system. Znaczy, tak sobie powiedziałem, a ja nie mam żadnych tutaj cheatów czy coś. Tylko po prostu raz mi się udało tego bydlaka sprzedać za 953k, więc tu mówię autentyczną prawdę, że ten piłkarz, którego wystawiłem, poszedł za taką sumę. No ja byłem zdziwiony po prostu. Więc może oszukam przeznaczenie i mi się coś uda. Dobra. Otwieramy. A ja chyba teraz będę musiał sobie otworzyć jeszcze tak ze 3 paczki po... albo dwie nawet otworzę paczki po 15, po 7,5. A, Kin, kurde. Na chuj mi taki piłkarz. Dobra, ale bierzemy jednorazówki. Przynajmniej. Mamy co zbierać.
i nie ma nudy. No ale nie trafi nam się ten cały Jovetić czy Jordi Alba. Jakby tak się stało, to w sumie bym to nadrobił tę stratę, no i by się zarobiło na tym porządnie. Dobra. Okej, dobrze, pięknie. Jep. Dobra, teraz sobie otworzymy jeszcze dwie po 7,5, żeby przygotować się mentalnie do ostatniej paczki, w której może nam się trafić, ale to nie jest pewne. O kurwa, jakiś niedźwiedź z Brazylii. Może nawet na to uwagi nie muszę zwracać, bo ten Rui rozpoznaje na kilometr. Dobra. A reszta na Quixela. I jeszcze jedna paczka za 7,5, żeby po prostu mieć pewność, że coś może wypaść. A za te 15k w tej dużej paczce premium. A, główienko. Jaki czarny dekl. Fuj, w cholerę czarny. A czarny może mi przynieść pecha. Piecha chciałem powiedzieć, co ja gadam. Powiem wam, że jak otwieram paczki, to dużo Polaków mi się trafia, kurde. Komorowski mi się trafił, jakiś Pawłowski, nie. Masakra. A takiego Messiego czy Neymara to trafić za Chiny nie mogę. Dobra. Odwrócę się o jakieś 180 stopni. Otwieram paczkę. Dobra, otwieram. Musiałem się odwrócić specjalnie. I co teraz? I odczekam tak 5 sekund. Kurwa, myślałem, że mi się trafił jakiś bandyta. Ach, dobra, czyli dupa, mówiąc wprost. No szkoda, szkoda. A żywiłem nadzieję, że może coś lepszego będzie. Ale dobra, ja jeszcze będę miał czas na otwieranie paczek. Może tym razem mi się uda jakiś Jovetić albo ten Jordi Alba, albo jakiegoś innego w ogóle piłkarza. No zobaczymy, czas pokaże. Jak się nie uda, no to trudno, no to co poradzić. Tylko zbierzemy te jednorazówki i się pożegnamy. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego większego opening packa. Jeżeli wam się spodobał opening pack, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnych meczów, jak i paczek.